Dzień dobry. Przy mikrofonie Monika Suszek zapraszam do nowej formy podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich Słuchowisko OSW. Będziemy nadal Państwu przybliżać to, co dzieje się w szeroko rozumianej polityce wschodniej. A dziś będzie o polityce i historii, a właściwie o polityce historycznej Białorusi. Skomplikowana historia państwowości, znikłą świadomością narodową, bez języka zakorzenionego w kulturze, za to z głębokim poczuciem bliskości z Rosją. Białoruś i jej polityka historyczna. Czy balansowanie między przeciwnościami to świadomy plan władzy, czy może efekt relacji politycznych? Co lub kto jest głównym budowniczym historii tego kraju? Gdzie tkwią korzenie białoruskiego narodu i jego tożsamości? I na koniec, do jakiej tradycji mogą i odwołują się Białorusini? Białorusini, którzy w ostatnich tygodniach pokazali społeczną determinację w dążeniu do zmian. To temat, który dziś podejmiemy w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich, nie bez przyczyny, bo na podstawie raportu Łączenie przeciwności. Polityka historyczna Białorusi. A rozmawiać będę z autorami tego raportu, Wojciechem Konończukiem oraz Kamilem Kłysińskim. Księstwo Połockie. To tam białoruscy historycy upatrują zalążków państwowości. Jednak przewertowanie białoruskich podręczników do historii na przestrzeni ostatnich lat daje nam niepewny obraz jej początków. Podręczniki nie są do końca miarodajne dla obserwacji zmian, co wykazujemy też na przykładzie tego wczesnego okresu historii Białorusi. Kamil Kłosiński. Jeszcze sprzed Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli okres do XIII wieku, powiedzmy mniej więcej, tego wczesnego średniowiecza, kiedy na terytorium dzisiejszej Białorusi funkcjonowały różne księstwa, w tym najważniejsze dla białoruskiej historii księstwo połockie. O ile w narracji władz białoruskich, tym samego Łukaszenki, przynajmniej do wyborów niesławnych 9 sierpnia, księstwo połockie było postrzegane coraz bardziej i prezentowane coraz bardziej jako kolebka państwowości. I to jest bardzo ciekawy wątek, który rzeczywiście mówi nam o pewnym zdrowym rozsądku, który się po latach pojawił w narracji historycznej Białorusi, która powinna rzeczywiście znaleźć swoje korzenie i jakoś umocować się w historii w sposób niezależny od wielkich sąsiadów, w tym przede wszystkim Rosji, która bardzo dominuje w historii Białorusi, to w podręcznikach tego za bardzo nie widać. Oczywiście księstwo połockie jest zmiankowane, ale nie ma aż tak optymistycznej czy państwotwórczej narracji opowieści o tym księstwie. Te podręczniki nie nadążają, co właśnie widać na przykładzie księstwa połockiego, za trendami w polityce historycznej władz. Co może wynikać też z tego, że ta polityka historyczna jest bardzo ostrożna i niekonsekwentna. Jest też opór być może wśród części profesury białoruskiej, konserwatywnej, ukształtowanej w czasach sowieckich. To się wszystko jeszcze uciera i myślę, że jeszcze w rozmowie do tego wątku wrócimy, bo on jest szerszy i oczywiście wykracza poza księstwo połockie. Księstwo połockie od zawsze w mentalności władzy miało taki wymiar neutralny. Neutralny tak, o ile się go nie przedstawia w ten sposób, jak to robią władze białoruskie. Przy czym on jest w tym momencie o tyle bezpieczny, że władze białoruskie nie wchodzą tutaj w konflikt historiograficzny z naukowcami z innych państw czy z politykami innych państw, ale ci politycy chcieliby się na ten temat wypowiedzieć, ponieważ do księstwa połockiego nie pretendują, tak jak przynajmniej stwierdziliśmy w toku naszych badań, w rozmowach z ludźmi, którzy się na tym też dobrze znają, czy lepiej niż my, że nie pretendują inne państwa w swojej pamięci historycznej. To księstwo było na tyle daleko od interesów różnych państw, takich żywotnych, że nie postrzega tego jako część swojej historii ani Rosja, ani Litwa, z którą się Białoruś bardzo intensywnie spiera, szczególnie historycy białoruscy, jeśli chodzi o Wielkie Księstwo Litewskie, to już z samej nazwy wynika, że tam musi być spór, czyje to było państwo bardziej, czy Białorusi, czy współczesnej Litwy, ani też z Polską oczywiście. No, wystarczy spojrzeć na mapę, gdzie jest Połock, gdzie leżał wtedy Połock i leży dziś, a gdzie były polskie ziemie wówczas. Więc tutaj jest o tyle to dobry pomysł, że to rzeczywiście tworzy taki naturalny korzeń historyczny, taką podstawę, fundament historyczny dla białoruskich władz. Ale mimo tego, że to nie jest takie kontrowersyjne, to jak mówię, wciąż jeszcze nie weszło do podręczników, tutaj wciąż ten proces jest bardzo powolny. Tutaj trzeba by pokazać, jaki był początek, żeby zobaczyć, jak daleko zaszły zmiany w polityce historycznej Białorusi. Wojciech Konończuk. W okresie choćby rządów Łukaszenki, mianowicie trzeba pamiętać, że do powstania niezależnej Białorusi, do 1991 roku, historia
Białorusinów, państwa białoruskiego, zaczynała się wraz z utworzeniem Białoruskiej Republiki Sowieckiej. Wcześniej mówiło się, pisało się o okresie kolonizacji, imperializmu polskiego-litewskiego. Wielkie Księstwo Litewskie było pokazywane jako państwo litewskie, a nie białoruskie. Czyli w tym długim okresie Związku Radzieckiego nikt nie prowadził na Białorusi badań związanych z Wielkim Księstwem Litewskim jako państwem białoruskim. Więc z tego punktu widzenia można powiedzieć, że zmiany, które zaszły w ostatnich kilkunastu szczególnie latach w narracji historycznej władz, która ma także przełożenie na podręczniki szkolne, są dosyć rewolucyjne. Była mowa o Księstwie Połockim, które zaczęło być pokazywane, wpisane w historię państwowości białoruskiej jako pierwsze państwo Białorusinów. Potem mamy Wielkie Księstwo Litewskie, które od, powiedzmy sobie, po powstaniu niepodległej Białorusi zaczęło być bardzo powoli wpisywane w dzieje narodowe, ale to się szybko skończyło wraz z objęciem w 1994 roku władzy przez Łukaszenkę. Ten krótki okres takiego renesansu narodowego szybko się skończył. Łukaszenko, historycy państwowi, powrócili do tej narracji neosowieckiej i dopiero gdzieś pod koniec pierwszej dekady nowego wieku zaczęły się zmiany, które stały się coraz odważniejsze. Zaczęto mówić i pisać w tym samym Łukaszenka, co jest ciekawe, o tym, że WKL była również państwem białoruskim i takim dla mnie tutaj kluczowym momentem jest wywiad Łukaszenki dłuższy z zeszłego roku dla radia Echo Moskwy, w którym on bardzo jasno postawił kropkę na D, mówiąc, że Wielkie Księstwo Litewskie było również państwem białoruskim, kropka. Stało się to, jak sobie przewertujemy podręczniki do historii w szkołach białoruskich, to się okaże, że część reprodukowanych tam grafik jest taka sama jak w podręcznikach polskich. Wizerunki polskich królów, wielkich książąt litewskich, rodu Radziwiłłów, Sapiehów. Myślę, że tutaj znajdziemy sporo elementów wspólnych. Choć w ostatnich latach Białoruś chyba też poszukuje swoich bohaterów narodowych. Jeszcze nie tak dawno w mediach bardzo głośna była sprawa podpisu pomnika Tadeusza Kościuszki, który był odsłonięty w jego rodzinnej wsi. Taką kością niezgody były słowa wybitnemu synowi Białorusi od wdzięcznych rodaków. Podobnie w poszukiwaniu tych bohaterów rzecz ma się na przykład z Adamem Mickiewiczem czy ze Stanisławem Moniuszko, gdzie władza białoruska często nawiązuje do tego, że to byli nasi rodacy, Białorusini. To jest część szerszego problemu, który wynika z wieloetniczności Wielkiego Księstwa Litewskiego, jego specyfiki, tego, jak to państwo się kształtowało przez wieki, od potem już w Unii z Polską, coraz bardziej zacieśnianej, aż do Unii Lubelskiej w XVI wieku. I to postrzegane z obecnej perspektywy, gdzie narody są bardziej wyodmienione i dominują państwa narodowe, przynajmniej w tej części Europy, w której jesteśmy, i każde z tych państw ma swoje interesy, wyraża je w ten czy inny sposób, rozgrywając to politycznie, no to dochodzimy do takich właśnie kolizji, gdzie możemy równie dobrze znaleźć argumenty na to, że Mickiewicz był Białorusinem, jak i my Polacy będziemy przekonywali, też mam na to argumenty, że był Polakiem, pisał po polsku na przykład, tak? Ale ktoś nam powie ze strony białoruskiej, że przecież był spolonizowany, bo wy Polacy wiarołomnie nas przez wieki polonizowaliście i to jest obecne w białoruskiej historiografii i narracji, nawet obecnie, tej zmodyfikowanej. I o tym też pisaliśmy w naszym raporcie. Tak samo z Kościuszką. Jest to syn białoruskiej ziemi, ale ziemi wieloetnicznej, gdzie krzyżowały się języki i kultury. A samym Kościuszką jest zabawna historia, też odkryliśmy to w toku naszych badań. Okazało się, w tym samym obwodzie, czyli Brzeskim, są dwa muzea, gdzie jedno jest poświęcone Kościuszce, który był przywódcą insurekcji kościuszkowskiej, czyli tego pierwszego powstania wybitnie antyrosyjskiego, a niedaleko, znaczy kilkadziesiąt kilometrów od tego muzeum, na południowej części obwodu, czyli w Kobryniu, znajduje się Muzeum Suworowa, który tłumił to powstanie i który dokonał rzezi Pragi, która zresztą jest negowana w narracji w tym muzeum. Pani w audioprzewodniku z czysto rosyjskim akcentem, nie białoruskim po rosyjsku, tylko takim moskalskim, moskiewskim, tłumaczy, że nie było rzezi Pragi. I Białorusinom to generalnie nie przeszkadza. Oni pytani przez nas w rozmowach, czy nie postrzegacie tego państwo, może to troszeczkę kategoria jakiegoś absurdu, że czcicie zarówno na poziomie państwowym, oba muzea są pod opieką Ministerstwa Kultury, przywódcę powstania, jak i tego, który tłumił to powstanie. W Polsce nigdy do takiej sytuacji by nie doszło, przynajmniej nie tak jaskrawej. Mamy chyba bardziej spójną politykę historyczną. Wzruszali ramionami, albo się dziwili, że my się dziwimy. Oczywiście Kościuszko nie jest jedyną taką postacią historyczną, którą Białorusini zaczęli postrzegać również jako bohatera ich własnej historii, co jest procesem naturalnym. Kamil mówił o tym, że to było miejsce wielokulturowe. Dawna Rzeczpospolita była miejscem wielu narodów, wielu kultur. Kościuszko oczywiście miał korzenie ruskie, jego przodkowie byli prawosławni. Tego typu postaci historyczne, które Białorusini zaczęli postrzegać jako również bohaterowie ich historii, znajdziemy znacznie więcej. To są też przedstawiciele wielkich rodów.
narodów o korzeniach litewskich czy też ruskich, Radziwiłłowie, choćby Sapiehowie, Ogiński, kompozytor, który przecież postrzegany jest razem z Moniuszką jako twórca również kultury białoruskiej. Była mowa o Mickiewiczu, jest też kwestia Konstantego Kalinowskiego, przecież polskiego szlachcica, przywódcę powstania styczniowego na ziemiach białoruskich, który Białorusini znacznie bardziej chyba niż Polacy dzisiaj postrzegają jako jednego z kluczowych bohaterów XIX-wiecznej historii Białorusi właśnie. Ktoś nam może zarzucić typowo polski punkt widzenia, może nawet polską arogancję, ale doszliśmy wspólnie do takiego wniosku w naszym tekście, że tego typu polityka historyczna, oczywiście biorąc pod uwagę całą specyfikę Białorusi, tą wieloetniczność przeszłości, położenie pomiędzy Wschodem i Zachodem, inną percepcję absurdów, ale jednak ona powinna być bardziej spójna, aby łączyła ludzi i aby stanowiła taką akceptowalną dla wszystkich, bądź większości, bo wszystkich i tak się nigdy nie zadowoli w żadnym kraju, ale dla większości społeczeństwa, dla większości obywateli jakąś ciekawą ofertę. A ja myślę, że tego typu polityka historyczna, gdzie mamy z jednej strony Suwarowa i Kościuszkę i obaj mają być bohaterami, ona nie przekona, nie zjednoczy ludzi, nie zasypie podziałów, bądź nie przyczyni się do ich częściowego przynajmniej zasypania. Ja już nie mówię o, to jest na zupełnie inną rozmowę, o bardzo głębokich podziałach, nawet nie wyobrażam sobie, kiedy one miałyby zniknąć, które nastąpiły po 9 sierpnia pomiędzy oponentami władz, a tymi, którzy jeszcze je wspierają, tymi, szczególnie tymi, którzy tłumią te protesty, a tymi, którzy w nich uczestniczą. Chodzi o protesty powyborcze oczywiście. To na gruncie chociażby polityki historycznej i wspólnych bohaterów. Tutaj władze białoruskie do dziś nie wytworzyły odpowiednio efektywnej i atrakcyjnej oferty dla wszystkich. Tutaj każdy z tego sobie weźmie coś dla siebie, ten kawałek tortu wykroi, jaki będzie dla niego ciekawy. Ja bym powiedział, że to jest trochę zrozumiałe, dlatego że prawdą jest oczywiście, że polityka historyczna Białorusi, ona nie jest spójna, ale to wynika z tego, że ona nie jest ukształtowana, że proces kształtowania się na dobrą sprawę nie skończył, nie wiem, czy to nawet jest półmetek. To wynika z pewnych charakterystyk tego reżimu, który ma pewne ograniczenia i wewnętrzne, i zewnętrzne. Tutaj myślę, że prowadzenie bardziej odważnej polityki historycznej uniemożliwia, czy utrudnia, to chyba jest lepsze słowo, czynnik rosyjski. I też jest kwestia właśnie rugowania pewnych naleciałości z historii rosyjskiej, choćby właśnie Suwarowa. Ta polityka się kształtuje i oczywiście nikt nie jest w stanie powiedzieć, ile to jeszcze potrwa, czy to potrwa kilkanaście, czy to potrwa kilka dekad. Natomiast z całą pewnością jest to pewien proces, który jeszcze będzie trwał. I to, że mamy na tym etapie, na którym jesteśmy, różne przeciwności, choćby ten najbardziej symboliczny Kościuszko z jednej strony, Suwarow z drugiej strony, to wydaje mi się do pewnego stopnia zrozumiałe, ale tak jak powiedziałem, to wynika z tego, że to nie jest polityka, która jest już polityką spójną i ukształtowaną w pełni. XIX wiek to czas panowania Imperium Rosyjskiego na całym terytorium Białorusi. Przez wiele lat okres ten przedstawiany był zgodnie z rosyjską szkołą historyczną jako wojna ojczyźniana. Choć w ostatnich latach białoruscy historycy coraz śmielej formułowali nową interpretację tamtego okresu. Podejście władz białoruskich do tej kwestii jest jednym z najciekawszych w polityce historycznej, nawet jest zaskakującym. No bo mamy jednocześnie z jednej strony stereotyp częściowo potwierdzony, a częściowo nie, że władze białoruskie są prorosyjskie i są w tej czy innej mierze pod dużym wpływem również kulturowym, historiograficznym, historycznym rosyjskiej kultury, rosyjskiej tradycji, z Łukaszenką włącznie, który uczył się historii dość kiepsko zresztą, bo robi dużo błędów, ale jest formalnie historykiem, jeszcze w czasach sowieckich się edukował w tym kierunku. I to czuć, że właśnie w tamtych czasach zdobywał edukację. Ale z drugiej strony mamy takie interesujące momenty, gdy władze białoruskie, patrząc przede wszystkim na interes polityczny, chcąc się wyodrębnić również swojej narracji historycznej od dominującej, bardzo imperialnej, bardzo agresywnej narracji rosyjskiej, zdecydowały się na szereg ciekawych rozwiązań. Jedno z nich dotyczy tej wojny ojczyźnianej, nie wielkiej wojny ojczyźnianej, która nastąpiła w XX wieku, a tej właśnie pierwszej ojczyźnianej z Napoleonem, którą upatrują właśnie, i to jest trzeba przyznać szczerze, demonstracyjne zachowanie wobec rosyjskiej historiografii i nie jako ojczyźnianą, jako domową, pokazując, że walczyli Białorusini po jednej stronie i po drugiej, że byli i w armii Napoleona, i w armii Aleksandra I, że były bardzo ciężkie walki na terytorium dzisiejszej Białorusi, bardzo krwawe bitwy, że doszło do różnych strat bardzo daleko idących materialnych i demograficznych, również dla ludności cywilnej, która nie była bezpośrednio zaangażowana w walki, że to było przede wszystkim nieszczęście na Białorusi, a nie uświęcona krwią, jak to się przedstawia w Rosji, wojna ojczyźniana z zachodnim wiarłomnym, oczywiście podstępnym najeźdźcą. Także tutaj jest ta pewna separacja i też
takie makiaweliczne, chociaż troszeczkę może budzące pewien uśmiech rozwiązanie białoruskich historyków z Akademii Nauk, którzy wyszli z tego, a czy tak mi się wydaje, że wyszli z tego bardzo obronną ręką, jak to uniknąć krytyki rosyjskich kolegów, a jednocześnie pokazać, że jesteśmy inni. Więc wymyślili, że wojna domowa przestaje być domową, a staje się ojczyźnianą, kiedy przenoszą się walki na ziemię smoleńską, czyli już na terytorium również dzisiejszej Rosji i tam ona już zyskuje status ojczyźnianej. Więc jest to trochę absurdalne i pokazuje też, jak muszą lawirować białoruscy historycy. I co ciekawe, to rozwiązanie, to nowe podejście do wojny ojczyźnianej, ono już zaczęło kiełkować przed wydarzeniami na Ukrainie, bo może o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, konflikt rosyjsko-ukraiński, powstanie dwóch samozwańczych republik donbaskich, oczywiście aneksja Krymu, to wszystko skłoniło Łukaszenkę bardziej do myślenia w kierunku o niezależnej polityce historycznej również, nie tylko historycznej, oczywiście ważniejsze były inne kwestie, polityka międzynarodowa, zagraniczna, ale przełożyło się też to na myślenie o polityce historycznej. Natomiast pewna emancypacja kwestii narracji o tej wojnie ojczyźnianej z 1812 roku, ona była już obserwowana wcześniej, natomiast wydarzenia ukraińskie oczywiście umocniły władze białoruskie w przekonaniu, że idą właściwą drogą. I co ważne, potem przejdziemy do II wojny światowej, to potem to podejście, ta matryca, ona potem była stosowana wobec innych okresów, co do których nikt wcześniej władz białoruskich by nie podejrzewał o dążenie do samodzielności. A czy ten termin wojna domowa pojawił się w 2014 roku, roku, w którym Rosja prowadziła bardzo agresywną politykę, szczególnie wobec Ukrainy? Elementy tego pojawiały się już wcześniej, ale rzeczywiście bardziej odważna polityka historyczna, czyli jakby kolejny etap budowy tej bardziej narodowo zorientowanej polityki historycznej, to jest, jak już była mowa, to jest 2014 rok, czyli wszystko to się zaczęło po roku 2014. Dlaczego? Dlatego, że Łukaszenka zrozumiał, że potrzebny jest rozwój pewnej tożsamości historycznej społeczeństwa, które musi wiedzieć, skąd się wywodzi, że polityka historyczna, która zawsze była przez niego tożsamościowa, zwykle była przez niego wcześniej ignorowana czy niedoceniana, on zrozumiał, że to był błąd. Nie można mieć społeczeństwa, które ma amorficzne wyobrażenie na temat przeszłości, także przeszłości narodowej. Stąd też na bardzo wielu różnych sferach, płaszczyznach mogliśmy obserwować właśnie w ciągu ostatnich 6 lat wzmacnianie tej polityki, pewne bardziej odważne stawianie akcentów i pewien bardziej odważny rozdział niektórych rozdziałów historii narodowej. Druga połowa XIX wieku to okres problematyczny dla nowej białoruskiej polityki historycznej. Szczególnie czas powstania styczniowego i jednego z jego bohaterów, Konstantego Kalinowskiego. I choć w okresie Białorusi radzieckiej postać Kalinowskiego nie budziła większych dyskusji, nowa interpretacja wydarzeń powstania styczniowego, szczególnie po 2000 roku, zarysowuje już pewne różnice. To jest kolejny paradoks, jeden z wielu paradoksów narracji historycznej białoruskiej. Dlatego, że akurat jeśli chodzi o Konstantego Kalinowskiego, tutaj mamy do czynienia z dwoistą polityką. Można powiedzieć, że w narracji sowieckiej Kalinowski był bardziej postrzegany jako bohater niż dzisiaj w narracji łukaszenkowskiej. On był wówczas właśnie przed 91 rokiem, był pokazywany jako taki obrońca praw ucieśnionych chłopów, który walczył z samodzierżawiem carskim. Natomiast w związku z tym ostrzem działalności Kalinowskiego, które było właśnie wymierzone w Imperium Rosyjskie, no to władze białoruskie mają z tym dzisiaj pewien kłopot. To dobrze też pokazują uroczystości związane z pochówkiem Konstantego Kalinowskiego i innych przywódców, czy też uczestników powstania styczniowego, jakie miało miejsce w 2019 roku w Wilnie, po tym, kiedy litewscy archeolodzy odnaleźli szczątki Kalinowskiego, który został stracony po powstaniu styczniowym, pochowany w tajemnicy w nieznanym miejscu. Mianowicie uroczystości pogrzebowe zamieniły się w wielką demonstrację Białorusinów właśnie, mimo tego, że to były uroczystości na poziomie państwowym czy międzypaństwowym, bo oczywiście poza władzami litewskimi także polski prezydent i polski premier i jeden z wicepremierów białoruskich, więc ranga tam znacząca, ale znacząco niższa niż w przypadku Litwy i Warszawy. I jednocześnie kilka, według innych danych, nawet kilkanaście tysięcy zwykłych Białorusinów, którzy w środku tego dnia przyjechali do Wilna, i pod flagami biało-czerwono-białymi historycznymi pokazali, że to jest ich bohater. Tych flag narodowych historycznych białoruskich było więcej niż litewskich czy polskich, co też pozwoliło nam wówczas sądzić, że coś ciekawego się w tym społeczeństwie dzieje, co też potwierdziło się po kilku miesiącach, kiedy wybuchły protesty związane ze sfałszowanymi wyborami. Łukaszenka, 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 Łukaszenka.
Okres Białoruskiej Republiki Ludowej przez wiele lat był tematem podejmowanym przede wszystkim przez środowiska opozycyjne. Jednak po 2014 roku oficjalna narracja historyczna nieco złagodniała w rozliczeniu czasów budowania niepodległej Białorusi. Szczególnie widać to było w 2018 roku podczas obchodów stulecia BRL. Z jednej strony możliwość wspólnego świętowania, ale tylko w wyznaczonych przez władze granicach. Łukaszenka i jego administracja doszli do wniosku, że ten eksperyment poszedł trochę za daleko, że oni jednak zareagowali zbyt odważnie. To byłaby dopiero ekwilibrystyka, żeby wpisać dzieje Białoruskiej Republiki Ludowej w powstającą wówczas, czy powstałą wówczas Białoruską Republikę Sowiecką. Próba tego łączenia tych przeciwności tutaj byłaby zupełnie niemożliwa chyba nawet. Więc mimo tych pewnych elementów pozytywnych w zmianie narracji, która się wówczas pojawiła, jeśli chodzi o BRL, oni się z tego wycofali i pewnie też uznali, że sygnały płynące z Moskwy, jeśli chodzi o pewne osądzenie, czy osądzanie w dalszym ciągu tego okresu, są na tyle wyraźne, że lepiej zrobić krok do tyłu. I też fakt, że tablica na budynku w centrum Mińska, gdzie proklamowano Białoruską Republikę Ludową, miała zawisnąć i dosłownie dzień przed tymi uroczystościami one zostały odwołane i zgoda została de facto cofnięta, pokazuje, że władze uznały, że lepiej z tym poczekać, a przynajmniej to odłożyć ad calendas graecas. A jak rola Polski w tym okresie jest postrzegana w tej oficjalnej narracji, którą w dużej mierze kreuje sam prezydent Aleksander Łukaszenko? Jest to człowiek ukształtowany w zasadzie w całości w epoce sowieckiej, człowiek głęboko sowiecki, głęboko radziecki i o mentalności i wykształceniu z tamtej epoki. Jest też ze wschodniej Białorusi, więc jego spojrzenie na Polskę jest pełne różnego rodzaju takich, no powiedziałbym, bardzo delikatnie uproszczeń, a też oczywiście również interes polityczny, który nie nakazuje mu i również administracji prezydenta, która wydaje mi się ma w sobie bardzo wielu ludzi patrzących na Polskę niechętnie. Nawet gdy toczył się dialog, miałem takie wrażenie, że jest dużo niechęci do Polski. Aby znacząco zmieniać narrację wobec roli Polski, szczególnie wówczas w tym kontrowersyjnym, myślę też i dla Polaków, w momencie jakim był podział dzisiejszych ziem białoruskich w wyniku traktatu ruskiego między Związek Radziecki oczywiście, a naszą drugą RP, polityka narodowościowa władz Polski wtedy nie była idealna i to chyba każdy trzeźwo przyznaje, ale po stronie białoruskiej dochodzi do wielu przeinaczeń i wielu wyolbrzymień. Na przykład skądinąd mało pozytywne miejsce, jakim był obóz w Berezie Kartuskiej i który nie zasługuje oczywiście na żadną pochwałę, i nikt tego chyba też przytomnie myślący w Polsce nie robi, ale jednak po stronie białoruskiej przedstawiany jest w sposób daleko idący jako obóz koncentracyjny. Pojawia się taki termin w wielu miejscach, sami się z tym zetknęliśmy osobiście, więc jest to też taki wymiar emocjonalny tutaj. I emocjonalny, i cyniczny. Pokazywania tamtej epoki właśnie po polskiej stronie, nie po radzieckiej, tylko po polskiej jako epoki zastoju, wynaradawiania, nawet eksterminacji, przynajmniej w tym sensie językowym, kulturowym Białorusinów. Ale z drugiej strony też widać, że czasem bierze górę białoruski charakter, aby jednak nie konfliktować się otwarcie. Białorusini bardzo nie lubią, zazwyczaj, nie mówię, że zawsze, ale nie lubią takich otwartych, jednoznacznych konfliktów. I 17 września, który jest na Białorusi w taki specyficzny sposób, bo nie na poziomie państwowym, a takim nieformalnym, bardziej świętowany jako Dzień Zjednoczenia Białorusi, bo chodzi o 17 września 1939 roku, kiedy obie Białorusie, ta zachodnia, która była u nas, połączyła się z BSSR, czyli z Republiką Sowiecką, że to nigdy nie zyskało statusu święta państwowego. Ja mam takie wrażenie, że oni nie poszli tak daleko, bo nie chcieli sobie tworzyć na wzór Moskwy, która może sobie bardziej pozwolić, święta narodowego, tak jak to jest tam 4 listopada, dzień wypędzenia Polaków z Kremla, to Białorusini na coś takiego sobie nie mogli pozwolić, jednak Polska jest dla nich zbyt ważnym partnerem, tak mi się to wydaje, nie chcieli otwartego konfliktu, więc są w połowie drogi. Narracja o 17 września nie jest negatywna, tak jak u nas, daleko jest do tego, raczej w kontekście zjednoczenia jest to pokazywane, ale nie jest to święto państwowe, więc nie ma antypolskiego święta narodowego na Białorusi. To też pokazuje taką próbę kompromisowego podejścia w tej sprawie, choć z lekkim przechyłem w stronę negatywnej narracji. Ja bym tylko dodał, że jeśli chodzi o sposób pisania dzisiaj historii na temat Białorusinów II RP, to jest akurat ten rozdział, który się zupełnie nie zmienił od czasów sowieckich. Są fundamentalne zmiany, jeśli chodzi o sposób postrzegania początków państwowości białoruskiej, Księstwa Połockiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, nawet okresu zaborów, ale nie jeśli chodzi o drugą RP i również może z pewnymi tylko elementami, nie jeśli chodzi o kwestię przynależności Białorusi do Związku Radzieckiego.
Więc ten okres, kiedy istotna część ziem białoruskich była częścią II Rzeczpospolitej, jest postrzegany jednoznacznie negatywnie, właściwie bez żadnych elementów pozytywnych, choćby jakiekolwiek próby niuansowania, co stoi w dosyć rażącej sprzeczności z tym, jak jest pisana historia Białoruskiej Republiki Radzieckiej właśnie z okresu dwudziestolecia międzywojennego, w tym sensie, że mimo tego, że przecież to był okres również czystek stalinowskich na masową skalę, kiedy inteligencja białoruska, nie tylko inteligencja, została właściwie wytrzebiona, Kuropaty pod Mińskiem, miejsce, gdzie inteligencja stołeczna była rozstrzeliwana przez NKWD, to właściwie nie współgra z tym, jak jest pokazywany ten okres, kiedy ziemie białoruskie były częścią II Rzeczpospolitej. Znacznie bardziej negatywny jest oceniany okres II RP, chociaż przecież mimo tego, że polityka wobec mniejszości państwa polskiego była negatywna, została też konsensus mamy w historiografii polskiej, jeśli chodzi o ocenę negatywną właśnie tego, jaką politykę wobec mniejszości narodowych państwo polskie ówczesne wówczas prowadziło, co nie zmienia faktu, że pewne rzeczy są wyolbrzymiane w historiografii białoruskiej, jak choćby wspomniana obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej nazywany obozem koncentracyjnym, a jednocześnie po drugiej stronie właściwie nie mamy większych informacji na temat tego, co się działo, jakie były czystki, na jak masową skalę, jeśli chodzi o działania władz sowieckich wymierzonych Białorusinów. Nie doszło do żadnej rewizji, tu raczej mamy do czynienia z kontynuowaniem tej narracji, która była w okresie sowieckim, co jest zresztą ciekawe i chyba też zaskakujące, to zarówno jeśli chodzi o pokazywanie Białoruskiej Republiki Sowieckiej jako takiego, jako państwa białoruskiego, które miało wielkie osiągnięcia, uprzemysłowienie choćby, napływ mieszkańców wsi do miast, ale zarazem pomija się wątki związane choćby z kwestią rusyfikacji Białorusinów, którzy powoli zaczęli tracić język narodowy. Takim oczywiście czołowym miejscem tej narracji na temat Związku Radzieckiego w ogóle jest kwestia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. I tutaj jeśli chodzi o postrzeganie tego konfliktu, to się właściwie nic nie zmieniło od czasów sowieckich również. Dla mnie chyba największym zaskoczeniem jest otwarte kilka lat temu w nowym budynku Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w Mińsku, które równie dobrze, biorąc pod uwagę przekaz wystawy, mogłoby powstać w którymś z dużych rosyjskich miast, bo jeśli chodzi o to, jak są tam pokazywani Białorusini, czy właściwie jak są niepokazywani, bo tych elementów narodowych białoruskich tam właściwie nie ma. Więc jest takie ogólnie słuszne Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, które mogłoby również stanąć w Moskwie, czy w Petersburgu, czy w Kursku. Jeżeli chodzi o wątek Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, on jest ciekawy, bo rzeczywiście jeśli chodzi o ten rdzeń narracji, to się nic nie zmieniło, to jest święta rzecz dla Białorusinów. Tym bardziej, że oni rzeczywiście ponieśli olbrzymie straty ludnościowe i materialne w tej wojnie. Jak powiedział kiedyś Timothy Snyder, bez posiadania dominacji kulturowej, historiograficznej nad Ukrainą i Białorusią, Rosja nie jest w stanie udowodnić, że poniosła wysokie ofiary, że doszło do hekatomby, ponieważ te państwa, Ukraina i Białoruś, są najistotniejszą częścią tej historii. Dlatego on to też tak tłumaczył z punktu historyka, dlaczego Rosja tak zabiega o wpływy w tych państwach. Oczywiście jest to tylko historyczne ujęcie. Dla Białorusi to jest ważna i święta rzecz, fundamentalna, to jest jeden z mitów założycielskich. I nie tylko Sowieckiej Republiki, ale również Białorusi Łukaszenkowskiej. Szczególnie wątek partyzancki, rozwiniętego ruchu partyzanckiego na Białorusi, który rzeczywiście był, szczególnie w późniejszym etapie wojny, bardzo rozbudowany i skuteczny. O tym powstało mnóstwo filmów i książek. To jest głęboko wrośnięte w kulturę białoruską i nie tylko wśród zwolenników Łukaszenki oczywiście. Natomiast są pewne niuanse. One wynikają z polityki, z czystej polityki. 2014 rok to oczywiście wzrost agresji rosyjskiej na obszarze poradzieckim, narracji rosyjskiej, co są z tą rzeczki Świętego Jerzego. To jest akcja o nieśmiertelnych pułkach, która była bardzo szeroko prowadzona i jest właściwie do dziś w Rosji. Białoruś się temu przeciwstawiła. Przeciwstawiła się po białorusku. Nie zakazano formalnie na terytorium Białorusi tych wstążeczek, które są ewidentnie przejawem rosyjskiego świata i rosyjskiego neoimperializmu. Nie zakazała też akcji Nieśmiertelny Pułk, ale wprowadziła różnego rodzaju takie okrężną drogą sankcje, na przykład dla urzędników, którzy w tym biorą udział, jakoś takie różnego rodzaju rozwiązania zniechęcające i jednocześnie wyszła z własną ofertą, z własną kolorystyką na dzień 9 maja, czy na 3 lipca, który jest dniem właśnie niepodległości Białorusi, bo to jest rocznica wyzwolenia Mińska w 1944 roku. Oprócz tej kolorystyki też własna akcja Białoruś Pamięta. To miała być taką odpowiedzią na ten nieśmiertelny pułk. To jest też przejaw emancypacji. I co najciekawsze, to już jest wydarzenie z zeszłego roku. W listopadzie 19 roku zaobserwowaliśmy ciekawą rzecz, że pojawiały się pewne zaczątki takiej już naprawdę śmiałej narracji odnośnie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w białoruskiej telewizji państwowej, gdzie kwestionowano
nie istotę tego, że Białoruś w tym brała udział, ponieważ rzeczywiście poniosła ofiary i to było ważne i że pokonano, to się mówi, nazistowską bestię, dobito ją w jej gnieździe w Berlinie. I to wspólne losy w okopach. Łukaszenka też tego często używa w negocjacjach z Putinem, żeby my razem gnieliśmy w okopach i dajcie nam tańszy gaz. Ale zakwestionowano część tej otoczki. Pojawiła się narracja, że to nie była nasza wojna, w tym sensie nie myśmy ją wszczynali. Nasze ziemie białoruskie po raz kolejny były areną walk, gdzie ze wschodu na zachód, potem z powrotem przetaczały się, ale nie ponieśliśmy straty. Bardzo śmiała narracja, bardzo nowa, wynikająca ze sporów politycznych między Moskwą i Mińskiem wówczas, nie teraz. Dostrzegam pewną analogię, że Białorusini zaczynają budować narrację, jak mówię, to zostało przerwane, ale były zaczątki przypominającą narrację odnośnie wojny z Napoleonem 1812 roku. Oczywiście to pewnie nigdy nie dojdzie do poziomu, że przestaną mówić Wielka Wojna Ojczyźniana, bo musieliby zrezygnować z części swoich mitów, również o partyzantach. To byłoby zbyt radykalne, zbyt rewolucyjne, ale osłabianie tego rosyjskiego wywodu o tej wojnie ojczyźnianej było już wtedy widoczne i w momencie, gdy nastroje, gdy klimat we współpracy między Mińskiem i Moskwą znowu się pogorszy, czego nie możemy do końca wykluczyć, choć sytuacja jest trudna dla Białorusi, ale nie ma tam idealnej współpracy, to kto wie, może ta narracja znowu w tej czy innej formie powróci. Czy jest szansa na to, że w przyszłości, w polityce historycznej, okres sowiecki będzie w jakiś sposób dokładnie zweryfikowany, co się wtedy wydarzyło? Myślę, że warto powiedzieć, że takim dobrym wskaźnikiem, który pokaże zmianę narracji historycznej wobec okresu sowieckiego, będzie większym niż do tej pory uwypuklanie kwestii zbrodni sowieckich, także na narodzie białoruskim, które są do tej pory pokazywane w sposób bardzo ostrożny, bardzo delikatny, mimo tego, że w tym głównym miejscu stalinowskich czystek, czyli w Kuropatach pod Mińskiem, tam powstał sankcjonowany przez władze w ubiegłym roku pomniczek, bo jest to tak naprawdę niewielkich rozmiarów znak symboliczny w tym Morzu Krzyży, który tam jest. I gdzieś mimochodem w podręcznikach szkolnych króciutko wspomina się takim trochę ezopowym językiem o kwestii zbrodni stalinowskich, to temat ten nie pojawia się w szerszym stopniu na kartach białoruskiej historii, tej sankcjonowanej przez państwo do użytku także szkolnego. Trzeba powiedzieć, że właśnie pod każdym większym i mniejszym miastem białoruskim są takie miejsca zbrodni, masowych rozstrzeliwań lat 30. i początku 40., w których najczęściej nie ma żadnego sankcjonowanego przez władze pomnika, gdzie do końca nie wiadomo, ile osób zginęło. I same, jeśli chodzi nawet o same Kuropaty, rozbieżności co do szacunków są ogromne. Tam nigdy po objęciu władzy przez Łukaszenkę nie doszło do żadnych badań archeologiczno-historycznych. Cały czas są niedostępne dla historyków archiwa dawnych służb sowieckich, KGB, bo tak się nazywają do dzisiaj białoruskie służby, zazdrośnie strzegą dostępu do tych dokumentów. Więc jeśli chodzi o takie większe zmiany, na które czeka przynajmniej część białoruskiego społeczeństwa, to jest właśnie osądzenie okresu zbrodni sowieckich, co się do dzisiaj nie stało, także dlatego, że to by stało w sprzeczności z pewną pozytywną narracją, która jednak dominuje na temat okresu sowieckiego. Gdyby się okazało, że to Związek Radziecki odpowiada za eksterminację dużej części Białorusinów, mówimy o masowych czystkach przecież ówczesnych, no to pytanie, jakby to się odbiło na ocenach całego okresu sowieckiego. Czy rok 2014 jest rokiem przełomowym, jeżeli chodzi o budowanie polityki historycznej na Białorusi? To jest rok przełomowy, który sprawił, że pewne zalążki tej nowej narracji historycznej zaczęły być bardziej odważnie rozwijane. Natomiast no, myślę, że pytanie jest takie, w jakim stopniu obecne protesty wpłyną na dalszą narrację historyczną władz białoruskich, przy założeniu, że ten reżim się przez jakiś czas jeszcze utrzyma. Czy to zahamuje bardziej odważną narrację, szczególnie w tych niebezpiecznych rozdziałach historii białoruskiej? Moim zdaniem tego należy się spodziewać, że jeśli chodzi o rozwój tej bardziej pronarodowo zorientowanej historii, to zostanie może nie wstrzymane, ale zahamowane. Obserwujemy zresztą dyskredytację flag biało-czerwono-białych. Teraz to może trochę osłabło, są inne metody teraz walki z protestem, to się zmienia, ale jeszcze we wrześniu były bardzo szeroko zakrojone akcje, rozrzucone ulotki, które pokazywały, że przecież te flagi to jest symbol kolaboracji z nazizmem. No bo rzeczywiście, chociaż to tylko jest część tej historii, to jest bardzo duże uproszczenie, wręcz przekłamanie, ale rzeczywiście te flagi były używane przez organizacje kolaborujące podczas II wojny światowej z władzami okupacyjnymi Niemiec, no tym niemniej to nie jest całość, to jest tylko jeden ze sposobów wykorzystania tej flagi w skomplikowanej białoruskiej historii. Tendencje mogą być różne, ja się zgadzam z tym, że to będzie obecnie wyhamowane. Czy będzie to zupełnie zdezawuowane? Pewnie nie, również dlatego, że są ważniejsze sprawy, władze białoruskie mają ważniejsze problemy, a kwestie historyczne nie są na pierwszym miejscu.
Natomiast nie zdziwiłbym się, tylko to będzie już zupełnie niewiarygodne, ale to już jest inna sprawa, gdy w momencie jakiegoś ponownego napięcia na linii Minsk-Moskwa ta tematyka gdzieś tam na nowo w tej czy innej formie powróci jako jedno z narzędzi, aby pokazać i próbować połączyć to pęknięte społeczeństwo. Obecnie wiarygodność Aleksandra Łukaszenki i jego reżimu również w oczach obywateli, większości obywateli jest niska, nie mówiąc już o partnerach zagranicznych bądź nie partnerach. Te perspektywy tego wykonania Łukaszenki widzę słabe. Zadanie kształtowania prawdziwej polityki historycznej, która będzie już taka głęboko umocowana i mam nadzieję, że bardziej spójna, to już będzie po stronie nowej władzy na Białorusi, która no nie wiadomo kiedy się pojawi, to jest skomplikowany proces i zależy, mam nadzieję, w dużej mierze od Białorusinów, a nie na przykład od Rosji, która próbuje tam ingerować, tylko że to po prostu to już będzie inna epoka. Której początku być może już jesteśmy świadkami. Na portalach społecznościowych nie brakuje nagrań zarówno tych odważnych postaw Białorusinów walczących z reżimem prezydenta, jak również łagodnego sprzeciwu. Choćby w tej melodii, tradycyjnej białoruskiej kołysanki. Tylko zamiast słów zamknij oczęta, słychać otwórz je.